Konkurs Chopinowski, obok konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie, był konkursem, który mógł stać się dla młodego pianisty początkiem międzynarodowej kariery i sprawić, by jego nazwisko pojawiło się na pierwszych stronach gazet. I to właśnie przytrafiło się mnie. Dzień przed konkursem i następnego dnia po konkursie wciąż byłem tym samym pianistą. Różnica polegała na tym, że zanim go wygrałem, byłem obiecującym młodym artystą, który miał 4 czy 5 koncertów w roku, a po zdobyciu pierwszej nagrody byłem już uznanym pianistą i miałem zaplanowanych 100 koncertów na całym świecie. Mogę zatem powiedzieć, że konkurs bardzo mi pomógł w karierze. Od tego momentu moje życie bardzo się zmieniło.